zatrudnieni zostali niżej wymienieni funkcjonariusze. Rozkazem personalnym nr 104 z dnia 30 kwietnia minister spraw wewnętrznych i administracji mianował na stopień kapitana porucznik Robert Dusza. Rozkazem personalnym nr 2039 z dnia 4 maja komendant główny Straży Granicznej mianował na stopień starszego chorążego sztabowego Straży Granicznej chorąży sztabowy Grzegorz Błaszczak, Szymon Jaworski, Ryszard Kulka, Jan Lachowski, Krzysztof Orlański, Grzegorz Stuligrosz, Janusz Tofil, Marek Zagórski, Krzysztof Żuryński. Na stopień chorążego sztabowego Straży Granicznej starszy chorąży Straży Granicznej Jacek Caban, Arkadiusz Cegiełka, Eliza Kuczyc, Sławomir Małkiński, Maciej Pasterski, Mariusz Przygoda, Małgorzata Strojna, Zbigniew Szczepania. Na stopień starszego chorążego Straży Granicznej chorąży Straży Granicznej Arkadiusz Nowak, Magdalena Partyka, Agnieszka Radzio, Agnieszka Trubiłowicz-Kaczmarek. Na stopień chorążego Straży Granicznej młodszy chorąży Straży Granicznej Michał Kowalski, Iwona Pieluszczak, Sandra Rudała. Rozkazem personalnym nr 726 z dnia 4 maja komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej mianował na stopień sierżanta Straży Granicznej starszy sierżant Dariusz Stefański, Grzegorz Rosiak, Mariusz Zieliński. Na stopień starszego sierżanta Straży Granicznej sierżant Piotr Brodowski, Krzysztof Krysiak, Rafał Leśniak, Paweł Maciągowski, Karolina Okińska, Zofia Staszyńska. Na stopień starszego bosmana Straży Granicznej bosman Grzegorz Grzesiak, Rafał Gołaś, Łukasz Lis, Krzysztof Samojednik, Sebastian Stalica, Tomasz Szkoda. Na stopień sierżanta Straży Granicznej plutonowy Paweł Żyłowski. Na stopień bosmana Straży Granicznej bosman mat Jarosław Rugała. Na stopień plutonowego Straży Granicznej kapral Katarzyna Dębowska. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił nagrodą pieniężną kapitan Wiktor Kowalewski oraz komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił nagrodą pieniężną pani Lilla Turowska. W związku ze świętem Straży Granicznej komendant placówki Straży Granicznej w Świnoujściu wyróżnił rozkazem dziennym niżej wymienionych funkcjonariuszy trzydniowym urlopem nagrodowym za wzorowe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Starszy chorąży Mariusz Przygoda, plutonowy Marcin Siembieda, starszy szeregowy Marcin Zawadzki, chorąży sztabowy Piotr Zgraja, chorąży Edyta Makaj, starszy chorąży Małgorzata Strojna, major Mirosław Szymkiewicz, sierżant Bartosz Frączka, starszy chorąży Adam Tatarczyk, kapitan Sylwester Trzecia. Gratuluję awansu. Uchwała ojczyzny. Gratuluję awansu. Uchwała ojczyzny. Gratuluję awansu. Gratuluję awansu.
awansu. Gratuluję 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 wyróżnienia. I zapraszam zaproszonych gości oraz awansowanych na tradycyjną lampkę wina. To już wasz rozum, bo zakazane w czynności rozum się spoczy. Nie zapomnijmy o tym świeżo. Daleko mamy, ale dotarliśmy. Ale jeden dla wszystkich strażaków, dla strażników. Dziękuję bardzo. I tutaj również dla tych pływających, też obserwowanych pływających. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego w dalszej współpracy, takie do tej pory. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję bardzo. To do pana i na adres chciałem tutaj taki drobny złożyć, na adres komendanta. Dobrze. Komendanta dzisiaj nieobecnego, jeszcze raz też wszystkie dobrze. Wszystko za sobie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nam się dalej dobrze współpracowało. Proszę bardzo. I kwiatki dla ciebie. Państwu kuchu nie ją mojego mena, to muszę samo tego Kasia, życzę samych sukcesów. Jeszcze więcej. Dziękuję bardzo. Tak, wszystko wiesz, pokreślić. Też oczywiście my teraz mamy poszerzone zadania o całą strefę kamieńską, więc jest tam co łowić. Dziękuję bardzo. Powiesz też uściskać, jak to się mówi, aby przede wszystkim szczęścia w dzisiejszym zdrowie, miłość i szacunek. Tego życzymy. No i awansu, jeszcze. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że będziemy mogli współpracować. A ja też jeszcze raz pozwolę sobie złożyć na serce życzenia, przede wszystkim szczęścia. Będzie szczęście, zdrowie, miłość, wszystko będzie. Szacunek.